jesteśmy bezpieczni. Siemano, Hubert Mściwojewski, razem ze mną Szeli. Cześć Szeli. Witam serdecznie, witam wszystkich. Czyli pytałem się tutaj jeszcze przed wywiadem, kto cię tak ładnie umalował? Norman. Norman, tak się starzyło. No i tyle, no. Słuchaj, Szeli, ja tego nie mówiłem też przed pojedynkiem, ale ta walka na pewno była dla ciebie bardzo ciężka. Ten gość bił się w UFC, ten gość bił się w KSW, jego nikt nigdy nie znokautował. On walczył z topką świata, z topką... No, to jest naprawdę świetny zawodnik. Nie uważasz, że porwałeś się trochę z motyką na słońce? Nie. Czemu? Dlaczego? Każde doświadczenie jest dobre. Chcąc być najlepszym, musisz uczyć się od najlepszych, walczyć z najlepszymi, ale wszystko robisz we własnej aranżacji. No i tak też zamierzam. No, tym razem Norman był lepszy ode mnie. Wiadomo, no, mój parter jednak nie jest czarnym pasem. Ale no widzieliście, no wyszło jak wyszło, no co, wszystko macie na taśmie, wszystko macie nagrane. Ja dałem z siebie wszystko, przynajmniej starałem się dać z siebie wszystko. Jedyne co mogę powiedzieć, to że przykro mi się zrobiło, jak nie zobaczyłem zdjęcia mojego trenera za mną, jak wychodziłem, bo zawsze jest tak, że wychodziłem przy tym zdjęciu, a dzisiaj się nie pojawiło to zdjęcie i tak mi się dziwnie zrobiło i tak jakoś, nie wiem czy... Nie chcę zwalać na to winy czy coś, że to miało wpływ jakoś, ale po prostu mi się przykro zrobiło. Chyba powiedz teraz prawdę, ty liczyłeś tylko na tą pierwszą rundę? Nie, kompletnie nie, nie liczyłem tą pierwszą rundę. Zresztą chyba, nie wiem czy to, ja w ogóle muszę zobaczyć jak ta walka wyglądała, bo nie wiem jak to wyglądało z waszej perspektywy. No z mojej ja nie jestem zadowolony z siebie, mogłem to troszkę inaczej rozegrać, mądrzej przede wszystkim, a mniej się troszkę bardziej podpalać. Ale nie, kompletnie nie, bo robiliśmy party, robiliśmy wszystko, więc tutaj się nastawiałem nawet na to, że to się skończy w trzeciej rundzie, może się skończyć albo nawet dotrwać do samego końca. Jednak tutaj Norman wciągnął mnie w swoją grę grapplingową, no i sędzia przerwał. Właśnie te zapasy, ten grappling, ta kontrola w parterze Normana niesamowite, co? Ciężko, no mógłbym wziąć rewanż, ale w K1, to byśmy się, moglibyśmy dać wtedy dobrą walkę, ale jeżeli chodzi o MMA i Normana, to naprawdę nie no, szacun, nie, zresztą ja wiem jak to jest z takimi ludźmi, co latami robią grappling, bo mam takiego na przykład Łukasza Drabika, który właśnie dzisiaj był jako mój trener i on waży 20 kg mniej ode mnie, albo i lepiej, a kurwa naprawdę ciężko jest go zedrzeć z siebie. To są tacy ludzie, co się kleją do ciebie po prostu, kurwa, i oni wszędzie, oni cały czas, mimo tego, że się kleją, mają mega mało miejsca, a i tak gdzieś znajdą zawsze tą lukę, żeby wsadzić rękę, żeby skontrolować, żeby tak jak Norman zrobił, no, wciągnąć w swoją grę, tam gdzieś przejął mi tą rękę i po prostu już nie, no, nie dałem, ciężko było mi wstać, bo już bo mnie zblokował. Te ciosy Normana ważą? No, kurczę, no odczuwalne były, odczuwalne jak najbardziej, wiadomo. Jak, nie wiem, no nie odcięło mnie, gdzieś tam mnie nie zamroczyło. Ale ważył jak każdego zawodnika, nie? Wiesz, on ważył tak naprawdę tylko ile? 8 kg mniej ode mnie? Ja ważyłem 96, 88. Więc to było tylko 8 kg różnicy, nie? To nie było 30 kg różnicy jak między Popkiem a Normanem, więc tak jak mówię. No tutaj troszkę inaczej ta walka wyglądała. Inaczej sobie to wyobrażałem troszkę, że inaczej to się rozegra, ale no wyszło jak wyszło. Chcę sobie poruszyć dwie sprawy. Pierwsza. Bardzo jakoś ta informacja tak umknęła, się upłynniła. Powiedziałeś, że Arab nie dał pieniędzy na trenera. Tak, nie dał. Podobno teraz dodał jakiś post, żebym tam, że niby jest ugadane, że coś tam. No do dzisiejszego dnia nic nie było ugadane, o niczym nie wiedziałem, a jestem w stałym kontakcie z żoną trenera, z Anią, więc to są po prostu dalej lana woda na młyn i tyle, nic więcej. Jak nie zobaczę tych pieniędzy, to nie uwierzę. Powiedz mi, Denis odpowiedział na twoje słowa i już jest delikatna spina, już są delikatne emocje. Widziałeś odpowiedź? Widziałem odpowiedź. Ja mu zresztą odpisałem, żeby dali dobrą walkę, no i to najważniejsze, nie? Ja mam prawo wyrazić swoje zdanie. Wiem jak się bije Mateusz, wiem jakie ma doświadczenie i wiem
jak mi jest z nim ciężko na sparingach. Wiadomo, ja swoje doświadczenie teraz zdobywam. Jestem w tym wszystkim od 2 lat. Pamiętasz moją pierwszą walkę z Krystianem Budzianowskim? Pamiętam, byłem. Pamiętna walka. No i tak naprawdę od tego czasu dopiero trenuję, wiesz, przewartościować te mięśnie, zrobić rekompozycję tak zwaną mięśniową pod sporty walki, to też jest długi okres czasu, więc tak mówię, no powolutku do przodu, nie? Ja nie patrzę na tą porażkę jako na porażkę, że o ja pierdolę, przegrałem i nie wiem, i kończę z tym, tylko ja to patrzę jako lekcja, nie? Co zrobiłem źle, na pewno obejrzę sobie tą walkę, żeby wyciągnąć jakieś wnioski, wyciągamy wnioski i idziemy dalej. Piotrek, ty myślisz, że jesteś gotowy na walkę z Denisem? Zobaczymy, no ja tak jak powiedziałem, ja nie mówię nie na tą walkę, na pewno w przyszłości dojdzie do tego, że w końcu ze sobą zawalczymy, nie? No tak jak powiedziałem, no u siebie gdzieś tam, chyba to było na story, czy tam w wywiadzie, już nie pamiętam, że po prostu ta walka jest no nieunikniona, skoro on już jest w tym naszym świecie freak fightu i walczy, więc pewnie włodarze czy jednej, czy drugiej federacji będą chcieli do takiej walki doprowadzić. Powiedz mi, ty znasz umiejętności Mateusza, oglądałeś walki Denisa, jak możesz ich porównać do siebie? Ciężko jest, wiesz co, mówi się tak, że jesteś tak dobry jak twoja ostatnia walka, ale ludzie zapominają o tym, że ludzie czy przegrają, czy wygrają, robią progres cały czas, gdzieś tam trenują, dają z siebie wszystko i ciężko mi jest twierdzić, jak będzie przygotowany Denis do swojej walki z Mateuszem. No mam nadzieję, że przygotuje się bardzo dobrze, że obydwoje w zdrowiu wyjdą do tej walki, no i dadzą dobrą walkę, to jest podstawa, nie? No i oczywiście sercem jestem za moim trenerem. Słuchaj, jeszcze jedna sprawa. Co z rodziną Murańskich? Będą wyjaśniane te wasze niesnacki? Jak włodarze będą chcieli, myślę, że jak najbardziej, nie? Tutaj wiesz, gdzieś tam tata Mateusza, bo Mateusz widzę, że tak jakoś zaczął się normalnie zachowywać, ale tata Mateusza gdzieś tam wspominał, że ja jestem jakimś jego, żeby wam tutaj nie banować, afroamerykańskim niewolnikiem. A to chciałbym zdementować te plotki, bo no nie ma takowego patentu na tą klatkę i żadnego procentu z tej klatki nie dostaje. Więc to są tylko i wyłącznie brednie. Zresztą tak jak i większość rzeczy, które mówi Jacek Murański. Ostatnie pytanie. Co z tą walką 2 na 2? Ten pan tu obok stoi, mieliście się ty i Arek kontra oni. Jak tylko włodarze będą chcieli. Jest taki pomysł w ogóle? Jeżeli chodzi o mnie, jak najbardziej. Ja się mogę tak bić. Myślę, że to byłaby najbardziej oczekiwana walka, jeżeli chodzi o polski freak fight. Bo naprawdę tu emocje by sięgały zenitu, zwłaszcza, że to byłoby 2 na 2, nie? Czyli po prostu wszyscy, co są zamieszani w tę sytuację, braliby udział w walce i myślę, że tutaj byłoby naprawdę ostro. Ty oglądałeś trening z panem Jackiem, czy nie, te tarcze? Nie oglądałem. Okej, bo chciałbym się spytać o umiejętności pana Jacka, ale to się spytam kolejnym razem, jak może nadrobisz. Piotrek, co? Nie złamuj się, bo w sumie to jest porażka, wiesz, no z zawodowcem top, to nie jest jakiś... Daję sobie z tego sprawę, ale zawsze gdzieś tam jest niesmak, bo gdzieś tam mam swój honor, jestem mężczyzną i każda przegrana gdzieś tam boli, ale tak jak mówię, nie patrzę na to jak na jakąś życiową porażkę, tylko jako lekcję w życiu. Zresztą miałem takich lekcji bardzo dużo, nieraz uderzyłem mordą o beton i wstałem, więc teraz też wstanę i na pewno do następnej walki wyjdę silniejszy niż do tej. I lepszy, i lepiej przygotowany, i z lepszymi umiejętnościami. No i doświadczeniem. No. Wstawaj i walcz. Wstawaj i walcz, bo twoje życie to najlepsze, co masz. Tak, trzymaj się. Marek Piotrowski, pozdrawiam serdecznie. Marek.